Witaj, synku. Co robisz? Gram w tego Battlefielda, tato. O, tak, Butterfielda. A co się tam robi? A co się chodzi? Się strzela. Się strzela na wojnie. O, pamiętam czasy, gdy ja sam strzelałem. Byłem na wojnie. O, tato, naprawdę? Naprawdę, opowiedz, opowiedz. No dobrze. A więc stacjonowaliśmy wtedy w Wołyniu. I dostaliśmy wtedy nowego dowódcę. O, tato, jak się nazywał? Ten człowiek przeszedł do historii. Niektórzy oczywiście niepochlebnie się o nim wyrażali. Stosowali co do niego pewne epitety. No, bądź co bądź, był naszym dowódcą. No i oswoiliśmy się z nim. I tak szliśmy przez tam te wioski i tak dalej. No i właśnie dotarliśmy do Wołynia. I co, tato, i co? No, wzięliśmy wszystkich Polaków pod ścianę. I ja się pytam naszego dowódcy: Herr Wojtyła, co mamy z nimi zrobić? Mamy ich puścić wolno? A komisarz Wojtczak odpowiedział: Nein, rozstrzelać Polaków.